Cześć! Jakiś czas temu prosiłem Was na Facebooku, żebyście podpowiedzieli mi, co było fajnego w The Force Awakens, co Wam się podobało i co było niefajnego w The Force Awakens, co Wam się nie podobało. Myślałem, że będzie to taki materiał wstępny dla mnie przed recenzją tego filmu, ale pomyślałem, że fajnie będzie stworzyć osobny filmik na ten temat. I nawet dwa filmiki. Także zacznijmy od tego, co Wam się nie podobało w The Force Awakens. Potem zrobimy drugi filmik, czy będzie drugi filmik na temat tego, co Wam się podobało w siódmym epizodzie Gwiezdnych Wojen, a potem już będzie moja recenzja na ten temat. Także podzielmy sobie to przeżywanie i recenzowanie The Force Awakens tak jakby na trzy etapy. Na początek to, co Wam się nie podobało w The Force Awakens. Oczywiście wybrane odpowiedzi. Mała ilość Po. Też mi się wydaje, że Po Dameron był szalenie niewykorzystaną postacią. To znaczy, on miał rolę większą niż Wedge Antilles w klasycznej trylogii. Po Dameron to nie był odpowiednik Wedge'a Antillesa z klasycznej trylogii, ale no, sam początek The Force Awakens, kiedy no, widzimy Po Damerona, który odbiera tą tajemniczą mapę, no, wydaje się, że to będzie jakiś jeden z głównych bohaterów filmu. A tu okazuje się, że on ma rolę w zasadzie tylko poboczną, to znaczy odbiera mapę, a potem pojawia się znikąd i ratuje, już w drugiej części filmu, ratuje tyłek głównym bohaterom. Także tak, zgadzam się. Po Damerona było za mało. Liczę bardzo na rozwinięcie jego roli w epizodzie 8. Wszystko było spoko, dopóki genialny badass zatrzymujący smarknięciem strzały z blastera nie zdjął maski. Myślałem, że ludzie na sali zabiją go śmiechem. Wiesz co, coś w tym jest. Mnie też się średnio podobało to, że Kylo Ren zdejmuje maskę. Oczywiście, Darth Vader ściągnął maskę raz w trzech filmach. Kylo Ren ściągnął, nie wiem, dwa razy albo trzy razy nawet w jednym filmie. Także on już przestał być taki straszny. No Darth Vader był straszny, dlatego że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, jak on wygląda. A tutaj, pod tą groźną maską, ten groźnie brzmiący głos Kylo Rena okazuje się, że pod spodem mamy jakiegoś takiego ze łzami w oczach lekko chłopczyka. No ale potem pomyślałem sobie o tym, że to jednak o to chodziło. Żeby pokazać, że nie mamy tutaj właśnie do czynienia z takim gigantycznym, wielkim super badassem, tylko no tak naprawdę z dzieciakiem, który dopiero co się urwał rodzicom, dopiero co się urwał z jakiejś tam akademii, zrobił jakieś tam parę złych rzeczy, a tutaj nagle wszyscy na niego patrzą, oczekują, że i on sam od siebie oczekuje, że będzie taki jak Darth Vader. Kapitan Phasma. W sensie jej mała rola, a tak poza tym to wszystko mi grało. Mam nadzieję, że nie została wprowadzona tylko po to, żeby rzucić ten dowcip o tym, o zgniatarce śmieci, tak? Natomiast, no, zakładam, że ona pojawi się w epizodzie 8, będzie miała, nie wiem, podrapaną zbroję, będzie miała jakiś wgnieciony hełm, no i oczywiście będzie miała teraz bardzo mocny powód, żeby nienawidzić Po, Fina i Czubaki oczywiście. Także, no, być może to było zawiązanie, to co widzieliśmy w epizodzie 7, zawiązanie bardzo ciekawej postaci do wykorzystania później. No bo to zresztą tak to wygląda, no, epizod 7 jest takim jakby zawiązaniem pewnych wątków, pewnych zdarzeń, pokazaniem pewnych nowych postaci, które potem oczywiście nam się bardzo, bardzo mocno rozwiną, ja w to wierzę bardzo mocno, rozwiną nam się w kolejnych dwóch filmach. Han podniecający się kuszą Wookie. Come on, 40 lat razem z Czubaką razem podróżował i nigdy nie wziął jej do ręki. Wiesz Piotrze, wydaje mi się, aczkolwiek mogę się mylić, nie jestem teraz do końca tego pewien i oczywiście no, nie ma jeszcze przebudzenia mocy na DVD ani na Blu-rayu, więc no, nie mogę tego zweryfikować oglądając sobie film, nie wiem, klatka po klatce na przykład, że stara kusza Wookie w klasycznej trylogii, ona strzelała zielonymi boltami, tak, tymi wiązkami energii. Natomiast w The Force Awakens ona strzela czerwonymi. Znowu, mogę się mylić, widziałem film parę razy, ale jakoś nie zwróciłem na to szczególnej uwagi. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Po prostu ja sobie to tłumaczę w ten sposób, że to jest nowa kusza. Czubaka ma nową kuszę. Kuszę, która ma, nie wiem, większą moc, jest lepsza, celniejsza i tak dalej niż jego stara kusza. I tym jest tak naprawdę zaskoczony Han Solo, biorąc ją do ręki. Bo to, że Han Solo brał wcześniej kuszę Wookie do ręki, to jestem o tym absolutnie przekonany. Finałowy pojedynek na miecze świetlne. Strasznie nijaki. Brakowało tych chorych choreografii pokroju walki Obi-Wana z Anakinem. No i soundtrack. Fajny, ale zabrakło w nim czegoś pokroju Duel of the Fates. A tutaj się z Tobą nie zgodzę. Akurat uważam, że walki na miecze świetlne, ja pewnie zrobię o tym jakiś osobny filmik, walki na miecze świetlne w The Force Awakens są bardzo fajne.
Mieliśmy w epizodzie czwartym tej w Nowej Nadziei, ta walka na miecze była taka malutka, taka spokojna, słaba, tak? No bo walczył w zasadzie pół maszyna, czyli Darth Vader i staruszek, czyli Obi-Wan Kenobi. W epizodzie piątym, no to walczył pół maszyna z bardzo słabo wyszkolonym młodym Skywalkerem. Dopiero w epizodzie szóstym ta walka jakoś tam zaczyna mieć ręce i nogi, tak? No walczy Skywalker, Luke Skywalker z Darthem Vaderem. Oczywiście. Natomiast w epizodach, w prequelach, w epizodach od 1 do 3, te walki są zbyt sztuczne. Ja rozumiem, oczywiście, chodziło o to, żeby pokazać, jak walczą ze sobą w pełni wyszkoleni rycerze Jedi. Jak walczą ze sobą w pełni wyszkoleni rycerze Jedi i Sithowie nawet. Tak? Zatem ta walka, nie wiem, Jody i Dooku, czy walka Obi-Wana, Qui-Gona i Dartha Maula, no wyglądają fantastycznie. Ale kiedy się przyjrzysz tym walkom, one są strasznie sztuczne. To znaczy oni odstawiają choreografię, machają tymi mieczami, odstawiają choreografię i starają się trafić miecz w miecz. Natomiast, kiedy starasz się kogoś zabić, kogo nienawidzisz bronią białą, no to ty rąbiesz na oślep z całą siłą swoją, rąbiesz na oślep, starając się, no może niekoniecznie na oślep, ale rąbiesz do przodu, starając się trafić przeciwnika, a nie jego miecz. Natomiast, no właśnie, walki w prequelach, to była, oni uderzali miecz o miecz, tak? I zastanawiali się, że jest prawo, lewo, prawo, piruecik, prawo, lewo, do przodu, do tyłu, piruecik, tak? Salto i tak dalej. A tutaj mamy walkę Fina, który był niewyszkolony w ogóle, mamy walkę Rey, która gdzieś tam najprawdopodobniej coś o mocy słyszała i mamy walkę Kylo Rena, który owszem był trochę bardziej wyszkolonym użytkownikiem mocy, ale zakładam, że nigdy mieczem świetlnym nie walczył. I tutaj mamy tą całą wściekłość, zarówno Fina, zarówno wściekłość Rey. Miecz świetlny w ich rękach, mówię głównie o Rey i o Finie, to nie była elegancka broń na bardziej cywilizowane czasy. To była broń biała jak, nie wiem, jak baseball, jak maczuga. Chodziło o to, żeby sieknąć przeciwnika z pełną wściekłością, tak żeby nie wstał. I to zostało pokazane naprawdę dobrze. Uważam, że jest to dużo lepsze niż te wyuczone baleciki, które odstawiali, nie wiem, Anakin i Obi-Wan. Kylo Ren. Postać budowana na groźnego typa, aż tu nagle morda Severusa Snape'a z wyolbrzymioną frustracją. No, co do doboru aktora do odegrania roli Kylo Rena, oczywiście się możemy czepiać. I ja tutaj tej roli nijak nie bronię, ponieważ tak naprawdę czekam, jak ona się rozwinie w kolejnych epizodach. Bo to, że się rozwinie, jest absolutnie pewne. Tak? I nawet tutaj, sorry, to jest pewnie jakiś spoiler z epizodu 8 i 9. Założę się, że w epizodzie 9 Kylo Ren przejdzie na jasną stronę mocy i pomoże, nie wiem, Rey na przykład zniszczyć Snoke'a. To miał być nieopierzony dzieciak, który stara się być taki strasznie mroczny, a wychodzi jak zwykle. Tak mi się wydaje. Także ta postać się jeszcze rozwinie, więc na razie nie wieszajmy na niej psów. Zasysanie energii Słońca do planety. Planeta nadal może istnieć z atmosferą i swoją energią. Wyjście z hiperprzestrzeni w atmosferę planety. Dlaczego komputery Sokoła nie wykryły planety jako potencjalnego zagrożenia, o czym mowa w Nowej Nadziei, tam o supernowie? Wiesz co, no być może przez 30 lat ta technologia skoków nad świetlą się trochę zmieniła, trochę się poprawiła. Komputery Sokoła Millennium też już może zostały wymienione na jakieś lepsze. No i umożliwiają wejście czy wyjście z nadprzestrzeni trochę bliżej planety. Poza tym, nawet to było gdzieś w jakichś książkach z legend. Im bliżej planety ktoś był w stanie skoczyć w nadświetlną, tym to oznaczało jakby większy kunszt pilotażu. Trochę tak. Więc, no, żeby pokazać, że Han Solo jest najlepszym pilotem w galaktyce, a Sokół Millennium jest najlepszym statkiem w galaktyce, to już nie wystarczyło tylko powiedzieć, że to jest statek, który zrobił tam trasę na Kessel, nie wiem, w 14 czy w 12 parseków, tak? No trzeba było to jakoś pokazać. Zatem bum, no to skoczmy w nadświetlną z wnętrza hangaru, tak? Albo wyjdźmy z nadświetlnej w atmosferę. Po pierwsze, fabuła jak w Nowej Nadziei. Po drugie, Kylo i Finn. Po trzecie, nagle z dupy zbudowali trzy razy większą gwiazdę śmierci, której promień poruszał się w hiperprzestrzeni. Zacznijmy od końca. Można to tak wytłumaczyć, że promień tej bazy Starkiller, no to był promień światła. Zatem on się nie poruszał w hiperprzestrzeni, on się poruszał z prędkością światła. Kylo i Finn. Czy te postacie się podobały, czy nie? Mnie Finn się mało podobał.
czy no może mniej mi się podobał. No, uważam, w ogóle dla mnie Rey kupiła ten film, czy sprzedała ten film, jak zwał, tak zwał. Film jest trochę gorszy, ale też jakby jest okej, okay, tak? Tutaj nie ma szczególnego bólu. O Kylo Renie mówiliśmy wcześniej, że to taki nieopierzony dzieciak. No gdyby nie zdejmował tej maski, to by był fantastyczny, mroczny, zły bohater. A tak? Ale no, z drugiej strony taki miał być. Miał być taki trochę dzieciak, który bardzo chce być zły, ale jeszcze mu to nie wychodzi. I fabuła jak w Nowej Nadziei. No to jest też dosyć duży zarzut, że The Force Awakens jest kalką z Nowej Nadziei. Rzeczywiście, no motywy się powtarzają, ale dzięki temu odkrywamy ponownie, że historia się powtarza, tak? Niezależnie od tego, jak skończyła się historia pokazana w epizodach od 4 do 6, nadal jest jakiś zły, który marzy o dojściu do władzy i zbudowaniu takiej stacji bojowej, czy takiej broni, która zapewni mu całkowitą potęgę i całkowite panowanie nad galaktyką. I niezależnie od tego, ile czasu minie, pewne rzeczy się nie zmieniają i myślę, że to pokazuje ten film. Niektóre żarty, jakby się oglądało Avengers. Nie wiadomo, co się stało z po rozbiciu na Jakku i piękny Ben Solo, który umie wstrzymać strzał z blastera 2 minuty w powietrzu, grzebie w umysłach innych, a potem lami w walce na miecze. No właśnie, i tutaj widać, że najmocniejszą stroną Kylo Rena jest to, że on był silny mocą. Widać mocno trenował moc. Mocno trenował moc, trochę nie po polsku. Ale bardzo mocno był trenowany w użyciu pewnych sztuczek mocy. I wielu rzeczy się nauczył. Natomiast no, w walce na miecze świetlne nie był dobry, bo po pierwsze był młody, a po drugie przez kilka czy kilkanaście lat nauczania u Luke'a Skywalkera no, nie miał z kim walczyć. W związku z tym nie miał od kogo nauczyć się tej walki. Zwłaszcza, że Luke Skywalker też tam rewelacyjnym szermierzem nie był, bo od nikogo się tej walki nie nauczył. No owszem, walczył z Darthem Vaderem, ale podejrzewam, że gdyby nie Imperator, który próbował przeciągnąć Luke'a Skywalkera na ciemną stronę mocy i Vader, który w rezultacie zabił Imperatora, no to Luke Skywalker by pojedynek z Lordem Vaderem przegrał. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w jakieś obszerne dywagacje, kto by z kim wygrał. Natomiast no, tak mi się wydaje. Zatem no, w walce na miecze świetlne Kylo Ren był po prostu niewyćwiczony, więc dlatego szło mu tak słabo. Brak charakterystycznego utworu dźwiękowego, na przykład jak w pierwszej części Duel of the Fates albo Imperial March w piątej części. I to jest zarzut, który lajkowaliście najczęściej, który się powtarzał w wypowiedziach wielu z was. To znaczy, największy zarzut co do The Force Awakens macie tak naprawdę nie do The Force Awakens, tylko do muzyki. I tutaj ja się zgadzam. To znaczy, John Williams trochę, nie wiem, może oczekiwania wobec niego były zbyt wysokie, czy trochę nie stanął na wysokości zadania, tego nie wiem. No jest bardzo fajny motyw po, bardzo fajny motyw ruchu oporu na płycie z muzyką z The Force Awakens. Natomiast no nie ma takiego pamiętnego, fantastycznego utworu, który po prostu natychmiast byłby rozpoznawalny. Przynajmniej na razie. Podczas pierwszego obejrzenia The Force Awakens też nie zwróciłem uwagi na muzykę. Zatem tak sobie myślę, kurczę, no jest coś nie tak. Jakoś, no poza tym motywem początkowym i oczywiście nawiązaniami dźwiękowymi do klasycznej trylogii, typu, nie wiem, motyw Leia na przykład, czy motyw mocy, tak znane z wcześniejszych epizodów Gwiezdnych Wojen, no to tutaj jakoś szczególnie nic nie ma. I dopiero za kolejnymi obejrzeniami zwróciłem uwagę jakby głębiej na tą muzykę. Ona jest niezła, ona jest fajna, fajnie się jej słucha również bez filmu, co jest gigantycznym komplementem, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tak? Jeśli muzyka jest dobra nawet bez towarzyszenia filmu, to znaczy, że jest dobra. Natomiast no, zgadzam się, że nic tutaj tak szczególnie nie zapadło w pamięć przy muzyce z Przebudzenia Mocy. To tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Niebawem kolejny filmik, w którym opowiemy z kolei o dobrych rzeczach, jakie widzieliście w The Force Awakens. No i oczywiście czekamy i oczywiście niedługo filmik z całościową recenzją The Force Awakens. Pamiętajcie o tym, żeby wrzucić łapkę w górę pod filmem, żeby zasubskrybować kanał, żeby zasubskrybować również fanpage, to znaczy fanpage Biblioteki Osus. Jeśli jesteście tak mili, to również zasubskrybować mój fanpage. Wszystkie linki są oczywiście na dole. Polecam też zasubskrybować Twitcha, gdzie prowadzę takie przy niektórych grach z Gwiezdnych Wojen, no jak granie to jak granie, natomiast no gadamy sobie na temat Gwiezdnych Wojen tak ogólnie na różne tematy, także zapraszam do zasubskrybowania Twitcha i oglądajcie oczywiście kolejne filmiki o Gwiezdnych Wojnach na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.